城塞は縁の力とともに。Cześć wszystkim, znowu Pan 7, dalszy ciąg Amayu i Kasumaista. Dobra, coś tam było wcześniej, co nie co pominaliśmy? Tylko tyle. Dobra, to jedziemy z tym. A właśnie, ostrzeżenie. Dzisiaj będzie dużo gadania, ale też powinniśmy parę dungeonów zwiedzić. Właśnie. Po raz pierwszy widzimy fortecę z zewnątrz. I wierzcie mi, ona jest ogromna. Zresztą niedługo zobaczycie, jak bardzo. Wygląda na to, że nasi przyjaciele, Grubas i stary Pierdziel, udało się im ewakuować? Dobra. Jeszcze ich spotkamy. Powodzenia, Kisnior. Pora, Sukubusie. Pokaż, na co cię stać. O! No, rzeczywiście jest w stanie ruszać fortem. Quadruped. Kuerikuna Fortressu. Ciekawe. Ej, to nie fair. A, czy ona powiedziała o Genki? Sugoku Genki, okej. To znaczy bardzo dobrze. Kosokubus może wykorzystywać innych ludzi z takim uśmiechem na twarzy. To jest zadawać się z podejrzanymi osobami, które uważają się za boginię. Okej. Dostaliśmy buffa.
Pamiętacie, FS-u mieliśmy 20, więc połowa poszła. Apostoma jest! Okej, okay, więc to były w pewnym, pewnego rodzaju zaręczyny, przynajmniej ona to tak traktuje. Nieważne jak bardzo jej wierzymy, żeby mieć kontrolę nad takim fortem, może niekoniecznie trzeba być boginią, więc... Na razie przyjmijmy, że to jest dosyć silna osoba, Fio. Przynajmniej magicznie. Brzmi na razie bardziej realistyczną opcją. Tak, to za chwilę zobaczycie. Jak widzieliśmy, na szczęście im nic się nie stało. Tak, najpierw musimy się wydostać z fortu. Tak, poruszenie fortu będzie na razie problemem na dłuższą metę. Dobra. Jesteśmy w końcu. Dobra, to będzie nasz taki pierwszy właściwy dungeon. Dobra, dla wszystkich, którzy przewinęli rozmowę do tego momentu, co się wydarzyło. Fia rzeczywiście ma moc poruszania tymi ruinami. Wykorzystała siły Avaro. Podczas zawarcia kontraktu odebrała Avaro część sił.
tego Avaro ma teraz zmniejszone FS i wykorzystało to, żeby trochę poruszyć ruiny, ale ta moc się dosyć szybko wyczerpała. Teraz musimy znaleźć inne źródła mocy dla Fii oraz uporządkować trochę jej fortecę. Dobra, to co widzieliście, ten pokój znajduje się mniej więcej tutaj, a to jest cała reszta ruin. Zresztą, a nie, na razie nie mamy mapy. Jak widzieliście, te ruiny są ogromne. Tak, to nie jest żadne przeinaczenie, że to można nazwać ruchomym zamkiem. Ale to jeszcze będziemy się zajmować. Dobra, zapisujmy często. W tej grze się to przydaje. Czy tu mamy coś do zrobienia? W sumie tak, zobaczmy na Fiję. Fija ma łuk, ma jakieś szaty bogini. Blue Ornament daje do jej dodatkowy resist. A zaraz jeszcze to wytłumaczę. To na razie niewiele daje. Heavenly Protection daje Magic Resist 1. To też chyba nie będzie za bardzo potrzebne. Dobra, ma też kilka skilli, ma leczenie oraz ma Anti-Air. Dobra. Czyli coś Avaro. A właśnie, na początku gry ciekawą opcją jest tak, na linki. Linki nie tylko dostajemy za jakiś ekwipunek, jaki konkretny otrzymujemy, ale ogólnie za dowolne jakieś przedmioty, które tutaj trzymamy w tych slotach, to one mogą utworzyć jakiekolwiek linki. Na przykład możemy usunąć wszystko i wtedy dostajemy Axis Hammer User. Daje nam to sporo do bonusów ofensywnych, ale tracimy na obronie. Na razie raczej z tego nie będę korzystał, ponieważ Avaro jest naszym tankiem. Możemy się zastanowić nad usunięciem dla Fii tych rzeczy. Wtedy dostaję Archer, dostaję większy hit i inne bonusy. Może na razie spróbujmy tak zrobić. A tak, ty jeszcze wykwipuj sobie Veteran Ring. Będziemy starać trzymać się ją z tyłu, zobaczymy jak to wyjdzie. No jak nie, to zawsze mamy save'a. Tak. Dobra. Czas na nasz pierwszy dungeon. Będziemy schodzić pod fort. Właśnie, naszym kolejnym celem jest wydostać się z fortu, ponieważ na razie wyjście na zewnątrz, jak widzieliście, ta głowa jest dosyć wysoko położona. Na razie zejście na dół jest zablokowane, więc musimy uporządkować trochę fort, żeby móc się z niego w ogóle wydostać. Dobra, to jest nasz pierwszy dungeon. Dungeony w tej grze są kompletnie powtarzalne. Znaczy można je po pierwszych odwiedzinach, potem można przejść dowolną ilość razy. I to się dosyć często robi, ponieważ w tej grze jest ogromna ilość farmienia. I teraz tak, widzimy mapę. Widzimy tutaj, co dropi na danej mapie. Co dropi w miejscach z kamieniem, co dropi w miejscach z roślinkami. Oraz widzimy, jakich przeciwników spotkamy. Przeciwnicy też mają jakieś swoje dropy, więc dosyć często też będziemy polować na konkretnego przeciwnika, który jakiś drop robi. Poza tym też widzimy na przykład, to jest chyba misje, które zostały do wykonania na danej mapie. A jeszcze tutaj widzimy, jest jedno miejsce z kamieniem i dwa miejsca z roślinkami. Dobra. Jedziemy. Oczywiście, to jest wytłumaczenie wszystkiego. Dobra, szczęście za dużo nie gadała. Nie potrzebuję. To wszystko umiem. No to ja będę wam na ile w miarę moich sił tłumaczył. Cokolwiek złego można powiedzieć o Fii, z pewnością jest bardzo
bardzo energicznie i pozytywnie nastawiona. Dobra, właśnie, mamy tu również misję główną. Mamy wszystkie aktywować Wilted Sprouts. Zobaczymy za chwilę, co to jest. Mamy, przegramy, jeżeli wszyscy padną, minie 50 tur. 50 tur to masa czasu. Albo ktoś zajmie naszą bazę. Generalnie to jest zazwyczaj zawsze warunek przegrany. Jeżeli ktoś zajmie naszą bazę, to prawie zawsze przegrywamy. Dobra, mamy tutaj również misje poboczne. Za pierwsze przejście dostaniemy jakiś bonus jednorazowy. Za 100% kontroli na mapie dostaniemy dodatkowy bonus. A jeżeli wszystkie to aktywujemy, co i tak jest naszą główną misją, to dostajemy bonus w wierze. Wiara to nasz nowy surowiec. Pozwala nam zwiększać rangę fi. Za chwilę pewnie zobaczycie. Dobra. Tak. Avaro pewnie będzie szedł przodem. Ponieważ on jest naszym tankiem. A i Fia tu za nim. Dobra. Dobra, to jest ten Wilted Sprout. Coś, co musimy aktywować, żeby przejść tą misję. Przy okazji aktywacja tego daje nam również dodatkową wiarę. Aktywować te może każdy, nie trzeba do tego żadnego specjalnego skilla. Dobra, ty Avaro, ciapnij tutaj. I jedziemy. Dobra. Mały problem, zdążyli zająć to pomieszczenie. Więc tak, co chcemy tutaj zrobić? Przeniesiemy Avaro tutaj, a Fia zajmie tutaj obronną pozycję. Ten gość atakuje tylko wręcz, więc jeżeli Fia stanie tutaj, to on nie będzie w stanie mógł się dostać. Niech moment, ile on ma punktów ruchu? 3. Raz, dwa, trzy. Będzie mógł się tutaj dostać i ją zaatakować. Ponieważ Fię zrobiliśmy nagle z kanona, to tego nie chcemy. Niech się ustawi na razie tutaj. Dobra. Dokładnie. Zaatakował Avaro, tak jak chcieliśmy. Zadaje 9 obrażeń fizycznych, więc będziemy otrzymywać 3 punkty obrażeń co atak. Ale mamy dużo większe agility, więc dostajemy dodatkowy atak. I tak, my mu zadajemy 7 obrażeń razy 3, to jest 21. Jeżeli wszystkie ciosy wejdą, to go zabijemy. A nie, on ma dodatkowo regenerację. Tak, o tym zapomniałem. Stało mu akurat jeden hapek. Dobra. Pora poznać ataki dystansowe. Fia posiada łuk, posiada atak dystansowy. Ataki dystansowe posiadają pewien range, jak tutaj widzicie, 1 lub 2. Czyli jeżeli przeciwnik stoi jedno pole od niej albo dwa, to może ona go zaatakować tym atakiem dystansowym. Standardowo Fia nie posiada za żadnego ataku wręcz. Jeżeli ktoś by ją zaatakował wręcz, to jedyne co mogłaby robić, to się bronić. Chyba że zamienimy jej łuk na jakąś broń do walki wręcz. Ale tego nie będziemy robić. To działa również w drugą stronę. Jeżeli zaatakujemy kogoś atakiem dystansowym, a on nie ma żadnego nic do odpowiedzi, jak na przykład ten potwór, to jedyne co może robić, to się bronić. No i tutaj widzimy, on nic nie będzie mógł odpowiedzieć, bo tu widzimy, że nie ma żadnego ataku. Używa defensa, więc trochę mu podrośnie defense z 2 do 5, ale powinniśmy go zabić bez problemu. Tak, jasne. Weź się do roboty, kobieto. A, i nie zwracajcie na to, jak ono wystawia dupę podczas walki. Tam lokalne baby tak mają. Dobra, stałeś marzornat, czyli taka moja niepotka. Dobra, i ponieważ zabiliśmy ostatniego przeciwnika w tym pomieszczeniu od razu, a Avaro już był na miejscu, to zajęliśmy go i możemy się przemieszczać. Dobra. Chcemy tutaj zobaczyć. Tutaj pewnie coś będzie do ciekawego. Skarb. Dobra, Green Nut. Przy okazji, nazwy tych potek odpowiadają kolorom pasków, więc
Azur Nat odnawia życie, Green Nat odnawia spell points, a Yellow Nat odnawia FS. Bardzo łatwe do zapamiętania. Dobra. Chcemy się przemieszczać tutaj przy okazji. To jest Draining Field. Stanie na nim odbiera 10 punktów życia na turę. Ponieważ na razie nie mamy zbyt dużo punktów życia, to jest bardzo groźne. I chcemy tego unikać, o ile się da. Jest też parę innych rodzajów pułapek i różne rzeczy robią. Ale generalnie każdej z nich chcemy unikać. Dobra, Fia przemieść się tutaj. Wiem, że tutaj też jest jakiś potwór. Okej, atakują nas nietoperze. Tamten nie będzie miał raczej punktów ruchu, żeby dotrzeć do Fii. Dobra, broń się, jeżeli... Ile zadajesz obrażeń? Musisz dwa razy trafić, żeby go zabić. Masz 90% szansy, więc... Może to przeżyć. Dobra. Tak, on miał 3 punkty ruchu, więc idealnie nie starczyło mu, żeby zaatakować Fi. Dobra, tak. To oni atakują Thunderem, więc nie chcemy, żeby Avaro ich tankował. Czy Fia jesteś w stanie zabić tego nietoperza? 4 obrażenia zadajesz, razy 2, więc nie jesteś w stanie go zabić. Avaro jest go w stanie zabić. Tak. Chcemy użyć Charge Strike? Tak, użyjmy. Dobra. Trzeba będzie też wycofać Avaro. Dobra. Ty masz 3 punkty ruchu. Możesz zaatakować Avaro. Albo możesz przemieścić się tutaj. Chyba na razie zastanawiam się. Możemy również użyć naszego tak. Fia ma również atak leczniczy. Może zamiast zaatakować przeciwników, może wybrać cel na sojusznika. Wtedy może użyć leczenia. Może użyjmy. A, leczenie również przywraca FS. To Avaro nie będzie musiał iść do tego punktu leczenia. Dobra, teraz pewnie to coś go zaatakuje? Nie. Okej, super. Dzięki temu zyskaliśmy kontrolę. Dobra. To może tak, Fia, rusz się tutaj, bo chcemy tutaj zająć ten pokój. Avaro, rusz się tutaj. To jest Goddess Card. Karty dają losowe bonusy. To są różne rzeczy. Czasami są przedmioty, czasami regenerują życie, czasami zadają obrażenia. Więc nigdy nie wiadomo. Ale czasami to zebranie kart jest jakąś misją poboczną. Dobra, idziemy. O, przywróciło nam FS. Super. Dobra. Dobra, przemieśćmy Fię. Tak, to nam nic nie odbierze kontroli, więc Avaro może przemieścić się tutaj. Fia tutaj. Dobra, Avaro pewnie zostanie zaatakowany w tej turze. Tu jest troszkę silniejszy przeciwnik. Ma siłę 9. Dobra, ale damy sobie z nim radę. Dobra, Avaro, broń się. No, powinien go nawet zabić. A, nie, chyba się znowu uleczył. Dobra, tak. Jedna wada ataków dystansowych jest taka, że nie można ich łączyć z ruchem. Więc o ile atak wręcz może... można połączyć z ruchem, to znaczy poruszamy się i wchodzimy na pole przeciwnika i atakujemy go wręcz. O tyle atak dystansowy tak nie ma. Jeżeli na początku tury nie mamy zasięgu, żeby zaatakować dystansowo, to nie możemy wykonać ataku dystansowego. Musimy zmarnować turę, żeby się poruszyć. Więc to jest takie jedno ograniczenie ataków dystansowych i w sumie trochę wada w porównaniu do ataków wręcz. Że jesteśmy dużo mniej mobilni. Dobra, nie chcę przemieszczać Fii tutaj, bo od razu zostanie zaatakowana przez potwory. Avaro może wykończyć tego gościa.
Przy okazji naładuję sobie Chart Strike na przyszłość. Band Branch, ok, to się przyda w przyszłości. Fia, możesz podejść tutaj i podleczysz Avaro. Deploy Gate, ok, tam są potwory. Dobra, zajmiemy ten punkt. I ja podleczę Avaro. Dobra. I idziemy do przodu. Avaro B idzie pierwszy, bo on jest naszym tankiem. Tak. Nasz pierwszy łuk ma dosyć mały zasięg. Dwa pola to bardzo mały zasięg, więc nie możemy dużo zrobić. Czy chcemy się tutaj poruszyć? Tutaj też coś latało, bo zajęło tutaj deploy gate'a. Więc zajmijmy bezpieczną pozycję tutaj i będziemy wspierać Avaro. Dobra, Chart Strike. Tak, Avaro trochę oberwie, ale powinien również... Momencik, czy chcemy użyć zwykłego ataku? Nie, używaj Chart Strike. Kolejny słaby level up, teraz na TFS nie dostaliśmy. No cóż, pech. Trudno, tak jak mówiłem, te level upy na początku są bardzo ważne. Dobra. Co chcemy zrobić? Avaro został sparaliżowany. Ogranicza to jego punkty ruchu. Ale zajmijmy to, żeby się więcej potworów nie spełniło. Ty ulecz Avaro. Dobra. O właśnie, dlatego nie chciałem tutaj ruszać Fii, bo wiedziałem, że zaraz coś stąd wyjdzie. Dobra, Fia, jak ty sobie z tym poradzisz? 4 razy 2 to nie jest wystarczająco dużo. Siedem razy 2 powinieneś za to go zabić. Momencie, ile trwa ten paraliż 3 tury? Może wiesz co, zaatakuj Fia, żeby dostać jakiekolwiek expy. A, Antair. Zapomniałem o tym. Okej. A ty, Avaro, możesz tego wykończyć. Okej, to był krytyk. Zapomniałem wspomnieć o krytykach. I dostaliśmy nowy przedmiot. Shining Powder to również. Kraftowy. Krytyki zależą od szczęścia. To też jest bardzo łatwo wyliczane. Zawsze tylko jedna strona ma szansę na krytyk, ponieważ luck, czyli szczęście, jednocześnie oznacza twoją szansę, jak i obronę przed krytykami. Kiedy atakujemy cel, jest wyliczana różnica szczęścia i ten, kto ma różnicę dodatnią, ten ma szansę na krytyka, a ten, kto ma ujemną, ten ma szansę, że oberwie krytyk. Zawsze to w ten sposób działa. Avaro... Fia ma troszkę więcej szczęścia, ale to na razie nie masz takiego dużego znaczenia. Dobra. Fia, raz, dwa, trzy... Może nie. Avaro, przemieść się tutaj. A Fia tutaj. Chociaż tutaj chyba już nic nie powinno być, więc... Chyba możemy przemieścić Fię bez problemu. Dobra. Właśnie, tutaj nie zajęliśmy tego pomieszczenia, ponieważ jest tutaj deploy gate zajęty przez przeciwników. Deploy gate również powodują kontrolę nad pomieszczeniem. Więc jak Fia zajmie to... Tak. Możesz wycofać się. Masz troszkę punktów many do zregenerowania. Się przyda. A ty w sumie idź sobie dalej. Tak, już mu paraliż się cofnął. Dobra. Fia, wracaj. Dobra, nie chcemy się tutaj poruszyć, bo wtedy to coś może nas zaatakować.
Czy w sumie tutaj też mogłoby nas zaatakować? Ale chyba to się za bardzo nie rusza. Zobaczymy. Dobra. Tak, nie ruszyło się, ale mogło nas zaatakować. Ale chyba jest po prostu zaskryptowane, żeby się nie ruszało. Podajcie Avaro. Dobra, i Fia nie chcesz iść naprzód, to czekamy. Dobra. Chyba to się miała jakoś odpalić rozmowa, ale się nie odpaliła, dobra. I tak, jeżeli będziemy chcieli się bronić, to będziemy otrzymywali 5 obrażeń co turę. Ale spoko, mamy leczenie, więc nie będzie z tym problemu. Dobra, Avaro, walcz. Bosses often drop good items. Dobra. Tak, tylko jednak pokonanie go może zająć trochę czasu, ponieważ zadaje nam duże obrażenia i się leczy. Dobra. Przyjmy Charge Strike. Zadamy mu dodatkowe obrażenia. I ponadto chyba on nie ma szansy na kryta, więc on zawsze nam zada 5 obrażeń, więc mimo iż mamy mało HP, to nie powinno być dla nas niebezpieczne. Zobaczmy. Nie, to była szansa kryta lub lag 10, tak. On musi mieć ujemny lag. Mamy 10... O, kryt wszedł. Miał 10% szansy na wejście. Dobra. Moglibyśmy teraz uleczyć Avaro, ale możemy użyć Fii. I dobić gościa i wtedy Lifia nam awansuje. 85% szansy na trafienie, potrzebowalibyśmy dwa razy trafić. To może nie ryzykujmy. Uleczmy Avaro. I Avaro. Dobije gościa. Dobra. Teraz tak, moglibyśmy się z nim tak ganiać. Avaro się rusza, potem Fia się rusza, ale możemy zrobić to sprytniej. To jest coś takiego, co można nazwać pociągiem postaci. Kiedy właśnie mamy taki wąski korytarz, który zajęty jest przez wroga, którego nie możemy zlikwidować, bo musimy po kolei zajmować pola, to możemy jedną postać za drugą przemieszczać. O, teraz Fia, teraz Avaro i w ten sposób dotrzymy do gościa. No i dobra, to na pewno go rozwali. No, w końcu jakiś dobry level up. Siła się przyda, inteligencja. Inteligencja przez większość gry się nie przyda na Avaro, więc mech. Ale ważne, że siła nam wzrosła. Good scrap. To się przyda. Dobra, ciach. Tak, generalnie podczas eksploracji zawsze lepiej jest przemieszczać postacie z tyłu najpierw. Wtedy mamy większą szansę, że cokolwiek tutaj odkryjemy, to ta postać z przodu będzie miała większy zasięg i będzie o. I dotrze do tego, co potrzebujemy. Właśnie. Brakuje nam... Pewnie tutaj jest jeszcze ukryta rzecz. Tak. To zanim to zakończymy, to... Przemieścimy Fię w tamtym kierunku. Tam musi być chyba roślinka jakaś ukryta. Tak, dokładnie. Dobra. I to jest kompletnie wszystko. Widzimy, mam 100%, więc nie ma żadnych ukrytych pomieszczeń. I jedziemy. No i to jest taki podręcznikowo wyczyszczony dungeon w tej grze.
Fear Godness rank is now 2. Właśnie tak wygląda rank up. Kiedy zwiększamy rangę jakiejś postaci, to każda kolejna ranga ma zahardkodowane konkretne bonusy. Rangi nie są losowe, zawsze awans o rangę daje zawsze takie same bonusy. I ponadto często zwiększają jakieś rzeczy, których nie możemy dostać podczas level upu, czyli na przykład movement, czasami niektóre rangi potrafią podnieść, albo na przykład takie rzeczy jak bazowy hit chance czy bazowy evasion. Więc rangi są fajne. Ranga dla Fii działa w specjalny sposób. Zbierając wiarę, podnosimy jej rangę. Natomiast wszystkie inne postacie mają progi poziomów. Kiedy osiągną konkretny poziom, to im się podnosi ranga i dostają jakieś z góry określone bonusy. Ale to na razie nam nie grozi. Chyba pierwsza ranga dla Varo jest na 15 poziomie. Dobra, jedziemy. Dostaliśmy całą maszę rzeczy craftingowych. Na pewno się przydadzą. Avaro, tak się nie robi. To bogini. Kontroluj się. A nie wyobrażaj sobie. Nie wyobrażaj sobie. Nagła zmiana tonu wypowiedzi jest śmieszna. No, do roboty właśnie, to po coś tutaj byliśmy. Yamari taniari. Czekajcie, puszczę jeszcze raz Yoniari i Taniari, to też śmiesznie brzmi. Voice acting. Nie znam się na japońskim voice actingu, ale wydaje mi się, że jest całkiem spoko w tej grze. でも一歩前進したよ。よし、
それじゃまた精霊を元気づけに行こう。うん、だって城塞が止まっちゃったし、こうやって一歩また一歩って私とアバロが進んだ奇跡を世界に刻んでいこうよ。W tym przypadku jest trochę zbyt pozytywna. demo, 城塞が動かないと私たちどこにも行けないよ。聞きましょう。はい、アバロ君どうぞ。止まるなら手段は問わないよ。うん、合ってる。とにかくいろんな人と関わるようにならないといけないね。No i to jest chyba dużo lepszy plan niż to, co próbowała robić Fia. A już pejsiki się świecą, Awar. Szybko się dała przekonać. あれで急に態度が変わったよ、この人さん。もっと私に優しくしてもいいんだよ。あと trzeba zapracować。ここでいいの？なるほど。私は神様だから神徳だね。任せてアバロ。まずは何をするの？Nie, nie. To się znam na tym. Abaru, widzę, że to jest fajne, tak? Chodź, zagiąż się, widzę cię. Super. Dobra. Czy możemy to teraz zapisać? Chyba nie. Chyba musimy zbudować Avars Workshop. Dobra, mamy Good Scrap, to wypadło z tego bossa. A jest pierwszy nasz crafting. Zbudujmy workshop. Craft. I tyle. Wow, to było szybkie.
Dobra. Dobra, to wytłumaczę w następnym odcinku, bo już zbliżamy się do około godziny. Tak, właśnie, streszczając tą jeszcze rozmowę po dungeonie, cały Avaro i Fia cały dzień spędzili naprawiając duchy i po tym całym dniu spędzonym po naprawianiu ducha, Fia zebrała wystarczająco mocy, żeby forteca poruszyła się o jeden krok. Avaro stwierdził, że to jest troszkę syzyfowa robota i że podejmą trochę inną strategię. Avaro wybuduje swój workshop, czyli... Jak to mówię? No... Workshop... magazyn... kuźnię... I będą starali się zachęcić ludzi z pobliskiej wioski, żeby zamawiali u nich towary. I dzięki temu interakcja z tymi ludźmi spowoduje, że będą wierzyć Fiją i w ten sposób Fia zbierze więcej mocy na poruszenie twierdzy. A przy okazji również może będą robili eksplorację. No i to zrobiliśmy. Zrobiliśmy workshop. Dobrze, w przyszłym odcinku mamy kolejny dungeon do zwiedzenia. A poza tym będzie też wyjaśnię, na czym polega craftowanie w tej grze trochę lepiej. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!